Ogólnie wiemy, co znaczyła cały system niemiecki, narodowy. Tu w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem, co drugi z więzionych tu księży polskich złożył ofiarę życia. Było tam przez całą wojnę, jak tu podają dane, 2794 diakonów, zakonników, księży i biskupów różnych wyznań chrześcijańskich. A w momencie wejścia na teren obozu armii, przedstawicieli już małej grupy amerykańskiej, powiedzieli im, że jesteście wolni, i aż 1780 spośród nich było duchownymi katolickimi. Byli oni najgorzej traktowani w tym obozie. Zakazano im odprawiania mszy świętej, nabożeństw. Z liczby 1780 zamordowano 868 polskich duchownych. Kapłańska Golgota, prawdziwa szkoła męczenników, zakończyła się. Dlatego na zewnętrznej ścianie kaplicy śmiertelnego lęku Pana Jezusa umieszczono napis: tu w Dachau, co trzeci zamęczony był Polakiem, co drugi z więzionych tu księży polskich złożył ofiarę życia. Myślę, że no samą nienawiścią też nie można żyć wiecznie. Cała rzesza ludzi, to co było ciągle, potem się w Norymberdze ciągle słyszało, że nikt nie jest winien, tylko wypełniał rozkaz.